W naszym studiu gość Radia 5, Romuald Turczyński, prezes Banku Żywności w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, no i wypada zapytać o siedzibę. Z tą siedzibą kilka naszych spotkań w tyle już mamy za sobą. Siedziba jest, nie ma, jest dobrze. Siedzibę... Magazyn. Właśnie, magazyn. To chyba ważniejsze niż siedziba. No zdecydowanie przy działalności Banku Żywności magazyn odgrywa kluczową rolę. Jesteśmy od 2 lat na Przytorowej i na razie jesteśmy. Wszystko to też zależy od tego, czy nasi partnerzy będą dopisywali, to znaczy chodzi o partycypację w kosztach. Tutaj nie jest najlepiej, dlatego że z 22 gmin, a z 3 powiatów, z których obsługujemy, które obsługuje magazyn w Suwałkach, no, tylko nieliczne chcą z nami współpracować. Współpracujemy z 7 gminami z tych 3 powiatów i no, wydaje mi się, że to jest cały czas za mało, bo potrzebujący są w każdej gminie. Jesteśmy też w każdej chwili gotowi podjąć taką współpracę, oczywiście w interesie najbardziej potrzebujących. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Oczywiście jak największej liczby wolontariuszy. Przypomnę, jeżeli chcecie zostać wolontariuszem Banku Żywności, zajrzyjcie koniecznie na www.wolontariat.bankieżywności.pl. Romuald Turczyński, prezes Banku Żywności w Suwałkach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.